Tam w te trawy nawet nie ma mowy, żebym poszedł na boso. Człowieku, że ty mnie ciągniesz. Nie. O! Nie. Chang? Hej! Chang? Chang! Czekajcie, bo tu są jakieś wielkie stopy, wielkie ślady słoni. Wow! Patrzcie na to, tutaj są takie wielkie ślady ogromnych nóg słonia. Dzień dobry, kolejnego dnia. Taki poranek nas tutaj wita dzisiaj o 8 rano. Trochę chmury, ale i tak jest pięknie, nawet z tymi chmurami. Żywopłot nam trochę zasłania, tutaj takie wielkie trawy, ale tak jak mówię, i tak jest pięknie. Co to wczoraj był za wieczór? Co to w ogóle był za dzień? Wspaniały dzień. Idę wam pokazać troszkę jeszcze tutaj takich widoków na zewnątrz, bo wyszedłem przed chwilą bez kamery, ale mówię, no wezmę lepiej kamerę i wam jeszcze trochę pokażę raz, bo tylko mamy jeden poranek, a wczoraj mieliśmy tylko jeden wieczór, więc więcej poranków nie będzie, więcej wieczorów na razie nie będzie, więc jeszcze trochę ponagrywamy. Słońce wstało, jest 26 stopni, odczuwalne myślę z jakieś 28, bo jest ciepło naprawdę, wystarczająco. I nawet już nie ma za bardzo co gadać i co miałem powiedzieć, to już powiedziałem wczoraj, ale jeszcze coś tu pokażemy. Tak wygląda ten ośrodek jeszcze raz. Tutaj jest recepcja, taka pod chmurką, że tak powiem. Cały staw, cała ekipa już stała. O, tutaj podlewa, zapomniałem, a ten się nazywa, jak 10, jak liczba 10 chyba się nazywa po angielsku, ten. Już tu podlewa kwiaty z rana. Tu jest takie dziwne drzewo, bo takie ogołocone strasznie. Nie wiem, co się stało z tym drzewem, ale no nie ma liści, nie ma gałązek, nie ma niczego. Tak wygląda. Tutaj są palmy, a tutaj jest recepcja. Tutaj wczoraj robiliśmy booking. Tutaj jest takie miejsce, gdzie można sobie posiedzieć. Bardzo miłe, ładne, przyjemne. Kwiaty. Kurczę, jak oni się wszyscy wczoraj cieszyli, że myśmy przyjechali nie jako tacy normalni goście turystyczni, tylko jako tacy znajomi. Że przyjechaliśmy tutaj tak jakby ze znajomymi, a ci nasi znajomi to rodzina tutaj tych ludzi, którzy tutaj pracują i w ogóle opiekują się tym całym jakby hotelem, całym tym obiektem. Byli bardzo, bardzo szczęśliwi. Chcieli, dadzą nam tyle prezentów wczoraj. Kurczę, najpierw jakieś kwiaty, później takie jakieś domki dla ptaków, żebyśmy sobie gdzieś tam powiesili. Później dwa baobaby. Później jeszcze coś. My po prostu, nie wiem, ja mówię, kurde, to my musimy pod tira jakiegoś jechać, żeby to wszystko zabrać. Oni, dobra, masz, jakie masz auto? Toyota. No to dobra, Toyota pomieści, nie ma problemu. Złożysz siedzenia, nawkładasz wszystko za darmo, for free. Patrzcie, jak tu wygląda. Co za miejsce. Co za dzika Tajlandia, ale jaka piękna. Także będziemy mieć tyle dzisiaj prezentów, tyle darów, że wrócimy tak załadowani. No ale fajnie. Piękne tutaj takie jakby juki czy coś, nie wiem co to. Posadzone. Tutaj jest ten basen po lewej. Zaraz tutaj pójdziemy jeszcze na basen. Czekajcie. No tutaj jeszcze jakieś sprzątanie. Kurczę, jakie piękne widoki tutaj z basenu. Można sobie leżeć. Czekajcie, wypróbujemy to. Tutaj widoki takie piękne na taką górę. Jedne i tutaj drugie góry. I po prawej też góry. Dookoła góry. Ale lepiej jak się stoi. Na leżąco za mało widać. Ważki jakieś latają. Z góry zdecydowanie widać lepiej. Ale tu górzyście.
ptaszki sobie śpiewają. Dobra, pójdziemy jeszcze raz tam na zewnątrz trochę, bo tam jeszcze są takie wielkie trawy, co chciałem wam pokazać, bo ten pan jeden wczoraj łaził po tych trawach. Dajcie. Ja nie wiem, co ten pan wczoraj szukał w tych trawach, ale on normalnie właził w te trawy. Wyobrażacie sobie, że normalnie w takie trawy, tylko tam z tyłu, łaził po tych trawach i coś tam szukał. Ja nie wiem, co on tam szukał, ale jak on się nie bał wchodzić w takie chaszcze, w takie gęste trawy, wysokie, wyższe od niego, i on łaził z tą latareczką taką na głowie i coś tam szukał i szukał. Nie wiem, czy on coś znalazł, czy nie znalazł, ale normalnie w takich trawach szukał coś wczoraj. Szok. Patrzcie się. Czy tam normalnie... Czy tam... Tam jest wszystko w tych trawach. Kobra, nie kobra. Jaki teren. Tutaj takie właśnie trzciny, czy co to w ogóle jest? Kurczę. Jak w Polsce nad jeziorem u nas też takie były tereny. Ale w Polsce raczej byłoby bezpieczniej troszkę w takim czymś. Ale tutaj to bym nie wszedł za żadne skarby. O, słoneczko wstaje. Znaczy wychodzi zza chmur. I tu mamy taki widok. O, takie ciemne góry się wydają. Bo jeszcze nad nimi nie świeci słońce. A tutaj już tak pięknie. Szkoda tylko, że tak mało zwiedziliśmy ten park, że byliśmy tylko praktycznie w jednym punkcie widokowym. No ale mówię, nie wiedzieliśmy, że się tam do tego parku nie wrócimy już. Ale to będzie okazja, żeby przyjechać tu zdecydowanie jeszcze raz. Tutaj droga, ale nie ma jakiegoś dużego ruchu. O, i on wczoraj w tych trawach, tam po tamtej stronie łaził. Ale całkiem inne życie tutaj jest. Ci ludzie tutaj całkiem inaczej żyją, ale spoko. O, tam stoi ten motor taki, co mi wczoraj pokazywali, że mogę wsiadać i jechać gdzieś sobie tutaj pozwiedzać. Także następnym razem, jak tu przyjadę, będę miał więcej czasu, to popróbuję wszystkiego. Wiatr wieje. Dzięki temu jest bardzo przyjemnie. Tylko w kamerze może troszeczkę huczeć. Coś tutaj uprawiają, nie wiem co. O, tutaj jest ta kuchnia. Tu wczoraj działy się cuda. Tam jest motor. Ali od kopa. To widzieliście wczoraj. I tam jest sklep w ogóle, tam gdzie ta ulica jest sklep. Tutaj już byliśmy praktycznie w tym sklepie. No i wyobrażacie sobie, że żeby pójść do tego sklepu po lód, to trzeba było pojechać skuterem? My God, przecież to było 100 metrów dosłownie przejść. W ciągu 2 minut się dało. Nie, oni nie umieją chodzić na nogach, naprawdę. Tajowie nie umieją chodzić na nogach. I wszędzie skuterkiem, samochodem, skuterkiem, samochodem, skuterkiem. Tutaj jakieś ładne kwiaty. Tutaj jeszcze coś rośnie. Może te baobaby tutaj rosną? Ja nie wiem, co to. Nie, to nie baobaby. Nie wiem, co to. O! Idzie. Idzie, szpec. Good. Taki chał. You eat? Eat? Będziesz to jadł? Ten lubi pogadać. Tylko, że nic, tylko po tajsku. Jak ja mam go zrozumieć po tajsku? Przecież ja nic nie rozumiem. Czasami z ruchu jego rąk można wyczytać, ale... Czy skinienia głową, chodź, albo nie chodź. Co on będzie robił? Hello. Sorry. ตรงที่ข้างบน walk
แกขี่มอเตอร์ไซค์แกขี่ที่ท่านไหนล่ะท่านที่ไปซื้อบอลเมื่อคืนตื่นแต่เช้าแท้ sorry ต้นอยู่นั่น go there หลังแปดพื้นที่มอเตอร์ไซค์ขึ้นไปแล้วเออว่าบนขึ้นไปไปไหมไปด้วยกันไหมไปไปเปล่าไป safety safe not ไปลุงไหมI don't know ยังไงเสียงมอเตอร์ไซค์มาแล้วแม่นบ่นี่นี่เดินขึ้นไปแล้วก็ถ่ายมาเนี่ยเออไปไหมล่ะเป็นไรนี่เดินตามนี่นี่นี่ไม่เข้าใจกันไม่มีญาเดินตามนี่นี่นี่นี่ไม่ใส่นี่ก็ได้ it's good โอเคใส่นี่ก็ได้โอเคโอเคมาที่ว่าจะไม่ забрать ชิCo on chce mi pokazać? Jeszcze tam głowy. Chce mi pokazać, gdzieś mnie zabrać w góry i pokazać mi jakieś widoki, żebym sobie zrobił fajne zdjęcia. Tylko ja się strasznie boję. Gdzie on mnie ciągnie? Good. Nie wiem, idziemy. Szkoda, że nic nie rozumiem. Że nic się nie możemy dogadać. No ale dobra, tyle zrozumiałem, że idzie mi pokazać jakieś ładne widoki. Myślałem, że pojedziemy motorem, a nie, idziemy pieszo. Mówi, że klapki, bose stopy są ok. No to jak ok? Yeah. To ok. Nie. Tutaj na trawie. Na trawie tutaj można sobie zrobić jakieś fajne zdjęcie, ale my chyba idziemy dalej i wyżej. Jakieś odgłosy ptaszków. Yes. Idziemy. Słuchaj. Słuchaj. Słuchaj, to znaczy piękne. Co to tutaj za drzewa są? Z jakimiś owocami? Co to jest? Nie wiem, co to za drzewo? Okej. Dobra. Idziemy. O, tutaj to już jest dobra dżungla. Tam w te trawy nawet nie ma mowy, żebym poszedł na boso. Człowieku, gdzie ty mnie ciągniesz? What is? O! Chang? Chang? Czekajcie, bo tu są jakieś wielkie stopy, wielkie ślady słoni. Patrzcie na to, tutaj są takie wielkie ślady ogromnych nóg słonia. No co ja mam tu patrzeć? Ja się nie znam. O, kupa słonia. Big? Big chunk. เขาลงมาจากนู่นมานี่แล้วก็เดินลงไปเนี่ยไปโอเคผมจะมาทุกประกาศจะ wielkie ślady słonia kupę słonia i że tu chodzą słonie นี่เขาหักกินหมดพวกนี้เนี่ยเนี่ยแฉก trzeba uważać bo wielkie słonie tutaj grasują เนี่ย yes ดูเนี่ย very big ไอ้ big bigโอ้ my god, naprawdę, to jest jak, nie wiem co, taka stopa, aż jak stanął, to wgniótł ziemię o 10 cm w dół. Naprawdę, nie są żarty. On się zna. A, tędy sobie szedł. Dobra, słoń sobie poszedł tędy, napił się wody, czy nie? Jest tu woda? Myślałem, że tu jest strumyk.
ไปนู่นเห็นไหมอ่าไปอ่ะเยอะเออ poszedł tędy tam ścieżka tam jest ścieżka มาแล้ว trawę tam chaszcze zrył wszedł pod górę i poszedł tam w krzaki big chunk big ระวังแก้วนะระวังแก้วนะเร็วนู่นโอ้ butelki porozwalał szkło porozwalał narobił bałaganu โอ้ยอะมาสักพักหลังนี้แจ่มเพราะมันธรรมชาติไงมันจะ yes. เนี่ยพวกกระลุงกระลอกเต็มไปหมดเลยเนี่ย nie mam zielonego pojęcia ale tak zgadzam się okej 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 będzie kosił okej o tutaj sobie papaja rośnie to jest takie ciekawe jakieś drzewo z jakimiś ciekawymi owocami to... ขึ้นบันได a go up? เออแล้วก็ไปถ่ายรูปได้ dobra okej okej dobra idziemy tu na górę po schodach mamy pozwolenie od szefa zobaczymy jak tu z góry wygląda terytorium schody małe, wąskie, kręte ale zmieścimy się słoń by tu nie wszedł tu będziemy bezpieczni jak słoń idzie to mamy gdzie się schować na dach gorzej jak jakiś tygrys przyjdzie albo coś to da radę o słuchaj słuchaj beautiful view słuchaj view yes o jakie tam piękne góry ale widoki słonie w nocy grasowały, a myśmy spali wielkie słonie, ale naprawdę ta stopa to była taka kurde jakby tak, czekajcie taka normalnie no to nie widać, ale więcej niż moje dwie do kupy taka gdzieś, o, jakby teraz tak mi obkrążyć mi nogi naprawdę ogromna stopa słonia no pewnie jest to coś jakaś takie duże, duża atrakcja nie duża atrakcja, no coś takiego niebezpiecznego albo coś, bo strasznie to przeżywają te słonie dobra, bo tu hałasuje za bardzo idziemy stąd, ale widoki są super dobra, jeszcze muszę zrobić zdjęcie i idę na dół nie ukrywam, że chciałbym z daleka zobaczyć tego słonia który szedłby sobie tam w tych wielkich trawach i poszedłby sobie powiedzmy stąd tam te jeszcze większe trawy i jakieś tam drzewa no byłaby to mega atrakcja nie wiem czy bezpieczna, ale w każdym bądź razie chciałbym to zobaczyć pamiętajcie, żeby subskrybować kanał żeby zostawiać łapki w górę bo to pomaga temu kanałowi, że filmy docierają do większej ilości osób więc bardzo proszę o lajki, komentarze i subskrypcje a jeśli wybieracie się do Tajlandii i macie wiele pytań to mamy dla was e-booka którego możecie pobrać na stronie pattayaproliving.com w której odpowiadamy na 50 pytań o Tajlandii gdzie dowiecie się na przykład gdzie kupić jakieś bardzo tanie bilety na jakieś atrakcje całej w sumie Tajlandii co najmniej o połowę taniej kupicie na tej stronie bilety niż byście pojechali do tej atrakcji i kupili bilety na miejscu więc warto się zapoznać dowiecie się z jakich na przykład stron korzystać gdy chcecie zabukować na przykład jakiś autobus jakiś bus albo pociąg także jakiś środek transportu to na wszystkie takie różne pytania odpowiadamy w tym e-booku na stronie też jest podany cały spis treści na jakie pytania są odpowiedzi, więc warto się z tym zapoznać i po prostu sobie tego e-booka pobrać. Dobra, ja idę zaraz na śniadanie, bo za godzinkę będzie śniadanie. Idę jeszcze sobie posiedzieć przed domem i popatrzeć na te piękne widoki. Jestem jeszcze ciekaw, co będzie na śniadaniu. Czy to będzie jakiś Thai food, czy nie Thai food, czy jakiś European food, Thai cuisine, czy nie Thai cuisine. Co się okaże, ale chętnie coś zjemy. Posiedzimy mniej więcej gdzieś tutaj do 12. I wracamy do Pattayi. Patrzcie, wczoraj się rozlało troszkę coli
na stole było jakieś jedzenie. Teraz są po prostu tysiące mrówek. No te mrówki tutaj, no nie tylko tutaj, bo na Zanzibarze też. To jest po prostu największe przekleństwo. Tylko coś się zostawi gdzieś do jedzenia, to od razu mrówki, 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 mrówki. Wszędzie. Szkoda tutaj, że ten żywopłot taki wysoki, bo zasłania całe góry. Tam z pokoju to jeszcze widać, jak się stoi, piękne widoki. A tutaj no fajnie się siedzi, fajnie się odpoczywa, fajnie się tu spędza czas. Jest bardzo miło i przyjemnie, ale ten żywopłot, no trochę tutaj jest do ścięcia, no. Trzeba powiedzieć tu szefowi, żebym przyszedł z tą kosiarką i nie tam trawę kosił, tylko niech ten żywopłot tu skosi. Przeszkadza, no. Zasłania cały piękny widok.